Na program zaprasza hipster, który dla szusz zgolił wąsy. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku I Love Original. Dzisiaj jesteśmy w butiku Luca Bandita w Warszawie na ulicy Chmielnej 2 i pokażemy Wam, że oryginalne ubrania mogą nosić nie tylko grzeczne dziewczynki. Luca Bandita, macie wiele marek w Waszym butiku. Jak byś określiła ten styl? To jest pin-up, rockowy? Generalnie co marka, co inny styl tak naprawdę. Staramy się zebrać tutaj na tyle dużo polskich firm, aby można było pokazać jakby tą troszkę bardziej alternatywną stronę mody tak zwanej streetwearowej, bo to bym najbardziej pod to mogła podpiąć. Ale również mamy buty, sukienki, ubrania i dodatki w klimatach takich mocno pin-upowych, ale z charakterkiem. Tak samo mamy ubrania bardziej dla ludzi lubiących nosić się na sportowo, a i dla osób, które są bardziej eleganckie, bardziej stonowane, też na pewno coś by się znalazło. Ta piękna sukienka w truskawki to jest taki typowy już pin-up, prawda? Tak, tutaj mamy klasyczny podwyższony stan, suknia jest uszyta dół na planie koła. Tak samo urocze dodatki w postaci kokardek, guziczków, no i oczywiście sam temat przewodni truskawki. Oprócz sukienki, którą mam na sobie, tutaj mamy jeszcze kilka modeli takich w stylu pin-up. Ta jest mniej słodka, jakieś takie czachy, a ta już jest taka słodko-gorzka, bym powiedziała. Co to jest za marka? To jest marka Helbany. Od dłuższego czasu sprowadzamy ich sukienki w ramach każdej kolekcji. Zmieniają się trochę materiały, trochę fasony, także nie jest nudno i na pewno każdy w każdym sezonie znajdzie coś dla siebie. Czyli też wersje zimowe, takie na chłodniejsze dni też się pojawiają. Tak, też z grubszych materiałów, na przykład jest sukienka tutaj. O! Tego typu. Ekstra. W syreny. Tak jest. Syrenki, gwiazdki, jaskółki, kostki, wszystko w tematyce takiej oldschoolowej, która na ogół się w dzisiejszych czasach mocno wiąże z tematyką pin-upową. Do tych sukienek pin-upowych macie w ofercie jeszcze halki w najróżniejszych kolorach i długościach. Oj tak, one są idealnym dopełnieniem tych sukienek. W tym momencie można, że tak powiem, uzyskać pełen kształt tego fasonu i naprawdę każda dziewczyna może się w tym czuć jak mała księżniczka. W Luce Bandicie znajdziemy też polskie marki. Tak, staramy się pokazać, że tak powiem, przekrojowo możliwości naszych polskich projektantów i mamy zarówno kolekcje polegające na pojedynczych sztukach, jak i firmy robiące już całe serie i kolekcje co sezon. I jakie to są marki? To jest na przykład właśnie Eye of the Tiger i polska firma naszych koleżanek z Warszawy, Kalo. W Luce Bandicie znajdziemy również buty. To jest marka, która nazywa się Lola Ramona. I jest, że tak powiem, z Danii. Są to buciki projektowane przez dwie bardzo sympatyczne kobitki, które bardzo lubią pin-upowe klimaty, a zarazem nie boją się poszaleć z odważnymi kolorami. I dzięki temu powstają buty, które są totalnie unikatowe i naprawdę wiele osób zachwyca się tym, że ktoś wreszcie zrobił buty, które są inne niż wszystkie. Ich inność polega na tym, że wykorzystywane są ponadczasowe fasony. One nie są, że tak powiem, dopasowywane do mody w danym sezonie. Tak, to jest taki fason, który pasuje i do poważnej sukienki, i do spodni garniturowych, a kolorystyka i że tak powiem, pomysłowość wzornictwa na pewno urozmaici każdy ubiór i sprawi, że będzie się wyglądać wyjątkowo. Te buty są dostępne jak na razie tylko u nas w sklepie. Kilka modeli można znaleźć w innych sklepach, ale jeśli chodzi o pełną kolekcję, to tylko u nas. Jak cenowo wyglądają te buty Lola Ramona? Ceny wahają się tak od 230 zł do 1000 zł w zależności od modelu buta. Wiadomo, że buty zimowe są dużo droższe, bo są wykorzystywane w większej ilości materiały typu drewno, futro, skóra. W tym sezonie akurat letnim mamy buciki również sandałki i te buciki są dużo tańsze i kosztują tak mniej więcej 250 zł. Pokażemy Wam oryginalne buty. Porozmawiamy o tym, czy Polki umieją i lubią chodzić na wysokich obcasach oraz o tym, czy panowie nie boją się kobiet wyższych od siebie. Lesilla to jest wiodąca marka w Twoim butiku?
Zgadza się, zdecydowaną część kolekcji stanowi właśnie ta marka. Wyjątkowe jest w zasadzie wszystko. I stylistyka, i komfort, i jakość materiałów. Wszystko to jest skomasowane w każdym bucie, co czyni go bardzo wygodnym, a jednocześnie pełnym seksapilu. Powiedziałaś, że te buty charakteryzuje komfort noszenia, że są bardzo wygodne. One mają 13 cm. Zgadza się, 13 cm, natomiast jeżeli obcas ma 13 cm, zawsze jest 3-centymetrowa platforma, co powoduje, że odczuwalna wysokość obcasa wynosi 10 cm. Przy takiej wysokości myślę, że już wiele pań daje radę chodzić, a w przypadku Lesili jest to szczególnie proste, ponieważ firma specjalizuje się właśnie w tej wysokości obcasa. Więc but jest świetnie wyprofilowany, świetnie trzyma się nogi, zrobiony jest z naprawdę miękkich skór, tak więc pani chętnie korzystają z tych butów. Nie jest to model, który zakłada się raz na imprezę i później o nim zapomina. No nie są to tanie buty, natomiast są warte swojej ceny. Kto najczęściej zagląda do twojego butiku? Kim są twoje klientki? Są to panie, które szukają czegoś nowego, nietuzinkowego. Są to panie, które nie stawiają tylko i wyłącznie na markę. To wszystko, o czym rozmawiamy, o komforcie, o jakości, o super designie tak naprawdę, jest w tym bucie i te panie szukają właśnie tego. Nie chodzi im o to, żeby pojawiło się właściwe logo, do tego duże, widoczne, żeby każdy mógł zazdrościć. Tylko właśnie chcą być indywidualne, chcą być nietuzinkowe i znajdują to właśnie u mnie. To też są buty kochane przez gwiazdy. Owszem, są to gwiazdy takie jak Eva Longoria, Paris Hilton w Stanach, Elizabeth Hurley, J.Lo, Victoria Beckham. To są właśnie osoby, które te buty noszą i je kochają. Lesilla to nie tylko wysokie szpilki, ale masz też w swojej ofercie wygodne baleriny. Lesilla podąża za trendami, ma bardzo ciekawe dodatki. Współpracuje z firmą Swarovskiego. To jest jeden z elementów, który jest często na butach Lesilli. Szczególnie w limitowanych edycjach, które noszą właśnie gwiazdy. Jest ich produkowanych 50 modeli na cały świat, tak więc kobieta może czuć się naprawdę wyjątkowa. Są to bardzo miękkie skóry i klientki mogą w nich pokonać naprawdę duże odległości, nawet na imprezę, podczas której założą 13-centymetrową szpilkę. Zdarza się, że przychodzą klientki kupić baleriny, a przekonują się do szpilek? Tak. Panie, które rzadko chodzą na obcasach, widząc taki obcas, są przerażone, mówią, to nie dla mnie. Wówczas proponuję, żeby chociaż przymierzyły i zdarzyło się nieraz, że kupowały i balerinki, i szpilki, bądź stwierdzały, że szpilki to jest to i po prostu zaczynają chodzić na tego typu właśnie wysokościach. Myślę, że najlepszym potwierdzeniem tego, tej mojej teorii, że naprawdę da się na tym chodzić, jest fakt, że panie, które po raz pierwszy założyły takie szpilki, wracają po kolejne. Gdybyś miała ocenić polską ulicę i Polki, jak myślisz, czy są gotowe na takie bardzo oryginalne buty, czy jednak nadal są zachowawcze i gdzieś tam boją się pokazać w czymś odstającym od klasyki? Polki są przede wszystkim praktyczne. Lubią kupić but, w którym mogą pójść wszędzie, do pracy, na imprezę, po pracy. I to jest jeden z czynników, który hamuje je, żeby wziąć pod uwagę taki właśnie but. Natomiast myślę, że ważna jest edukacja. Ja szczególnie skupiłam się z racji swojego wzrostu na paniach wysokich, które boją się założyć szpilkę, mówią, że są za wysokie, odstają właśnie z tłumu. I sprawia mi to przyjemność, kiedy pani przychodzi, mówi nie, nie, ja na szpilce nie i mówi, ale pani może. To chodzi w zasadzie o jakąś pewność siebie. Nie chodzi nawet o to, czy kobieta ma w sobie to przekonanie, że chciałaby wyglądać oryginalnie, inaczej, tylko chodzi właśnie o opinię o samej sobie i wiarę w to, że można czuć się w tym dobrze, że nie trzeba patrzeć na inne osoby, co one powiedzą,
tylko właśnie próbować stworzyć nową siebie. Mając taki but na nodze, nie potrzeba już wiele. Można się ubrać w zwykły, najprostszy sposób. Założyć coś ładnego, ale prostego w formie i dodać but. Nie potrzebujemy już biżuterii, nie potrzebujemy dziesiątek rzeczy tak naprawdę. Całą ozdobę stanowi ten jeden element. I myślę, że najtrudniejsze jest to, żeby wyjść pierwszy, drugi raz, pokazać się na ulicy, zobaczyć, że ludzie to akceptują. Ostatnio byłam gdzieś na imprezie urodzinowej i przyszły dwie dziewczyny, które miały same z siebie ponad 1,80 m wzrostu w tego typu szpilkach i między nimi szedł mężczyzna 1,70 m. Jak wszedł na salę, to promieniał bardziej niż te panie obok niego. Po prostu był bardzo dumny z siebie. Tak więc wydaje mi się, że trzeba tylko spróbować. No ja mam 1,76 m, też noszę szpilki, ale moim problemem jest to, że ciężko jest znaleźć pana, który by podołał temu wzrostowi w szpilkach. To jest właśnie to, czego Polkom brakuje, że jest wysokich mężczyzn. Nie, wiary w to, że jak jest niski mężczyzna, to ty możesz stanąć obok niego w szpilkach. Ale to może panom brakuje tej wiary. To jest stereotyp, nie, to jest stereotyp, że kobieta musi być niższa i że lepiej wszystko wtedy wygląda, że są proporcje zachowane, że mężczyzna to jest ten silny i zawsze wyższy, a to wcale nie jest prawda. Więc jaka by kobieta nie była, to powinna stanowić ozdobę mężczyzny, a im wyższa, tym większa ozdoba, tak więc nie ma co dramatyzować. Chcecie więcej odcinków z Szusz? Polubcie hipstera.